Ale się spali wszystko. Wszystko się. Wiecie, że tu jest roboty dość zawsze w domu, nie? I koło domu i wszędzie. Może więcej, nie? Teraz co byś miała tam do packi i. Wiecie, jak się to kocha, no to nic nie jest trudne, no bo wiadomo, że się wszystko zrobi. No jeżeli zyje z tego i sprawia ci to trochę przyjemności, są z tego pieniążki, no to wiadomo, że to robisz po prostu, robisz to dla siebie, robisz to dla dzieci, no nie tak, za nie można powiedzieć, że jest coś trudnego czy coś nie do zrobienia. No po prostu wstajesz i robisz, no. Wie co, rower czy tole? Zimne. To jest zimne, to tutaj, jak to coś zrobię. Żeby nam nie jest kisło. Okay. No i młody się chce spać. Człowiek by też spał. Co do oscypków, to mówią, że każdy baca ma swoją rękę, no nie, więc z każdej bacówki smakują oscypki inaczej, także no jest coś w tym prawdy, ale żeby za jakoś specjalne jakieś takie było ten, to nie mamy takiego po prostu. Powiedzieli mi tak, że jak ma 1000 wyrost, to on dziś się... Ja nie ma, że tam jest noc, idę sobie spać, odpoczywam. Co chwila, co psy się ruszą, co któraś tam podskoczy, to trzeba już wstawać, patrzeć, świecić światła, czy wszystko w porządku, czy nie podchodzi wilk. Jest tych wilków teraz bardzo dużo tutaj, czy niedźwiedzi. Chodź. Chodź, mam. Chyba chcę. Nie, poranek fajny. No, myślimy cały. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo bym poprosił świeżego bunca troszeczkę. Dobrze. Pysznego. Jak? Nie będzie burzyzna. Bo jesteśmy tutaj systematycznie co roku. Zawsze u pani Janiny. Zawsze kupujemy oscypki. Praca jak najbardziej męska. Ale pani Janina tutaj, jak widać, daje radę. Jest naprawdę smakowicie, jest naprawdę bardzo miło i uprzejmie i wracamy tutaj zawsze. No i załatwione się. Pista. 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 Merka, wtora ci się podoba? Nastrój będzie spać? Na razie. Nie, z mamą w trasę. Aha, bo jedziecie z mamą. O pierwszej padać i nie lej. To no i gorzej to nas dobiła pogoda oczywiście, no nie, bo wiadomo, przy łowcach jest ciężko, bo to jak leje, jak duje, jak jest śnieg, no nie, nieraz w maju nas tam przywito, no to jest ciężko, wiadomo, to się wtedy ładnie chciewa wszystkiego, no nie, ale jak już wyjdzie słoneczko, to już jest wszystko inaczej.